Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W odcinku po takim w sumie długiej przerwie, ponieważ nie nagrywałem dawno na YouTubie nic i nie wstawiałem żadnych filmów. Ale to nie z tego powodu, że mi się nie chciało czy coś, tylko z tego powodu, że po prostu nie miałem pomysłu za bardzo na filmy, prawda, co nagrać. I ostatni film, który był, to był z gospodarstwa. Także był on wstawiony chyba w sierpniu albo w lipcu. Dokładnie nie pamiętam kiedy, ale mniejsza z tym. Dzisiaj mam dla Was kolejny film, który teraz właśnie nagrywam. Jest to film znowu z holu zakupowego, który też był kilka miesięcy temu, ale teraz po prostu są to nowe ciuchy, które dostałem po części na urodziny, a niektóre sobie kupiłem. Także co? Myślę, że możemy zaczynać. Jak widzicie, tutaj mam już przygotowane swoje ciuchy. W sumie ciuchy dostałem na swoje urodziny, które miałem 16 września. No bo ja teraz ciuchów tak za bardzo no to nie kupuję, bo po prostu szkoda mi na to pieniędzy. Teraz zbieram tak jakby nakłada, no ale nie wiem, czy uda mi się uzbierać tych pieniędzy wystarczająco, żebym po prostu miał na tego kłada tak na serio. No ale zobaczymy. Dobra, ale pomijając to, pierwszą rzeczą, w sumie takie akcesoria, które ja osobiście sam sobie kupiłem, to jest oczywiście plecak. Plecak taki. Plecak jest od Vansa. Z tyłu wygląda on tak. Możecie oczywiście zobaczyć go tutaj z bliska. Tu mam napisane Vans. I co mogę powiedzieć o tym plecaku? Plecak jest bardzo fajny. Ogólnie cały design mi się podoba. Ja w sumie z tego co słyszałem, znaczy z tego co widziałem i widzę, to moi znajomi też mają takie plecaki. Oczywiście to jest plecak do szkoły. Moi znajomi w szkole też mają takie plecaki. Także można by na przykład stwierdzić, że zrobiliśmy taki gang takich plecaków czy coś, ale nie w tym rzecz. Ogólnie pierwsze co, to ja zobaczyłem pierwszy raz ten plecak u rapera, który się nazywa Młody Yerba. Spodobał mi się bardzo ten plecak. No i sobie pomyślałem, kurde, teraz zaczyna się szkoła, mam taki stary plecak, bo miałem ten taki, nie pokazywałem wam chyba nigdy go, ale mniejsza z tym, mówię, kurde, kupię sobie plecak. No i akurat zobaczyłem wtedy u Młodego Yerby taki sam Vansa i mówię, w sumie fajny, podoba mi się, kupuję. Ten plecak kosztował 169 zł, kupiłem go na Zalando. Ale jest on bardzo fajny, bo ma na przykład więcej kieszonek. W sensie, no jak normalny plecak, no to ma dwie kieszonki, bo tutaj ma jedną i tu ma drugą. Tu ma na przykład na jakieś, nie wiem, śniadanie czy coś takiego, typu picia, coś takiego, telefon, żeby schować. A tu ma oczywiście na książki. Ale jeżeli go otworzymy, no to w środku na przykład ma jeszcze tam jedną kieszonkę, na przykład na schowanie, nie wiem, jakichś linijek, coś tego typu. No i ogólnie ten plecak mi się bardzo podoba i co mogę więcej o nim powiedzieć, no jeżeli ktoś by chciał taki plecak, no to polecam jak najbardziej go kupić na Zalando za 169 zł, ja go kupowałem, nie wiem jak jest teraz, może jest trochę taniej, ale nie sądzę w sumie, żeby przecenili, jak już to jakieś obniżki, ale to takie malutkie. Bo tam raczej rzadko kiedyś się zdarzy, że jest duża mega obniżka. No ale jeżeli ktoś by chciał taki plecak sobie zakupić, tak najbardziej mówię, polecam. Także przechodzimy teraz do ciuchów. Pierwsze co dostałem na urodziny, to są dwie koszulki z firmy Nike, zakupione w Anglii przez mojego wujka i ciocię. Pierwsza koszulka Nike to jest czerwona koszulka Just Do It. Tak ona się prezentuje. Też mi się ona bardzo podoba, mega. W sumie mam już trzy koszulki, czy nawet cztery o kolorze czerwonym.
ale no ta bardzo mnie ucieszyła, że dostałem taką koszulkę. Jest to rozmiar L, bo ja takiej nie noszę. Nie wiem, ile ona kosztowała, nie było ceny, no bo wiecie, jak się na urodziny dostaje jakiś prezent, no to nigdy chyba nie ma ceny. Przynajmniej u mnie tak jest, ale myślę, że u każdego raczej tak jest. No i co mogę powiedzieć o tej koszulce? No ceny niestety mówię, nie znam. Szukałem w internecie, no nie było, no bo wiadomo, polska strona Nike, no to pewnie jeszcze albo jej nie wprowadzili, albo już została wyprzedana. A w Anglii, jeżeli była kupowana, no to tam mają te sklepy właśnie oryginalne i tam mają prawie wszystkie produkty. Prawie, no wszystkie mają ogólnie produkty, z tego co mi się kojarzy. Jak to za granicą jest zazwyczaj. No i co, no i taka koszuleczka. Teraz ją trochę kiepsko złożyłem, ale bardzo się z niej cieszę i oczywiście jest ona zarąbista i dziękuję za nią swojemu wujkowi i cioci oczywiście też. I druga koszulka też jest z firmy Nike, też oczywiście od wujka i od cioci z Anglii. Też dostałem na urodziny i ta jest taka mega fajna. Też L-ka. Tak ona się prezentuje, z takim butem. To jest już Nike Air. Air Maxy chyba, tak. Nike, albo po prostu Nike Air. Ale jest ona w kolorze czarnym, tu ma takiego bucika. Ma napis Nike Air, ten znaczek oczywiście Nike. No i co, ogólnie już w tych bluzkach chodziłem. W tej mi się chyba najlepiej w sumie chodzi. Nie mówię, że w tamtej mi się nie chodzi dobrze czy coś, ale no w sumie po prostu tam jakoś bardziej przypadła tak do gustu. I też nie znam niestety ceny. No ale cóż, ale jeżeli ktoś by chciał takie koszulki od Nike, no to szukajcie na stronach internetowych, a na pewno je znajdziecie. I teraz w sumie mogę wam pokazać coś innego niż koszulki, ale też z kategorii ubrania. Są to spodnie, a co ciekawsze, joggery. Wiem, że teraz powiecie, że ja to zawsze pokazywałem dresowe, że chodziłem zawsze w dresowych, bo tak było. Przyznaję się, że nigdy, ale to nigdy nie lubiłem jeansowych spodni i zawsze musiałem mieć dresy, ale postanowiłem, że no kurde, coś zmienię, nie? Coś zmienię, bo mówię, a wiecie, jak to czasami jest, jakaś impreza, nie wiem, wesele, osiemnastka, jakaś po prostu luźna impreza, na przykład też jakaś rodzinna czy coś, no to mówię, kupię sobie joggery, pomimo, że już kupowałem też w Wersce, chyba wam nie pokazywałem, w Wersce sobie kupowałem, tylko że takie podarte właśnie joggery i mi się bardzo one spodobały i myślałem, że będzie mi się chodziło w nich jak w jeansach takich obcisłych, ale nie. Nie jest tak i bardzo miło mi się w nich chodzi, bo to są joggery, a nie jeansy. Ogólnie ja bardziej wolę joggery niż jeansy, ponieważ jak jeansy na przykład przymierzam, no to one są mega obcisłe, a ja nie lubię obcisłych rzeczy. Po prostu mam jakiś odrzut po prostu od obcisłych rzeczy, jeżeli mogę to tak nazwać. I po prostu wolę takie joggery sobie, takie luźne, wiecie, na luźnie, nie? Także ostatnio byłem właśnie w Poznaniu, w jakimś tam też sklepie. No i kupiłem sobie joggery. Joggery prezentują się tak. Są one koloru siwego, chyba czy szarego. Nie wiem, w sumie to jest chyba siwy kolor. Ogólnie siwy i szary są no podobne. A więc ja myślę, że to jest bardziej taki pod siwy podchodzi. No ale są one takie. Bardzo mi się też one podobają, pomimo tego, że są luźne. To jest rozmiar akurat 30 chyba 3 na 34, nie, 34, przepraszam, 34 rozmiar, czyli też L-ka, no bo ja L-ki noszę póki co jeszcze. Ale no bardzo one mi się podobają. Jeszcze w nich nigdzie nie byłem, ale w poniedziałek pójdę ubrany w nie do szkoły, czyli do technikum swojego.
No i co? One kosztowały 120 zł, jeżeli się nie mylę. Tak, 120 zł. No i ogólnie przymierzałem je, też przymierzali w tym sklepie tam w Poznaniu. I są fajne, no bo są luźne takie, wiecie, takie jak ja lubię, nie? I są, i to w sumie takie prezenty, które dostałem, te jokery i te koszulki na urodziny od wujka, od cioci i te spodnie od rodziców na moje 15 urodziny już, za rok 16. Czas szybko, no powiem, że płynie. Ale pamiętajcie, że wiek to jest tylko liczba, także tam nie przejmujcie się tym, że na przykład wiecie, o, bo jestem już stary czy coś takiego, wiek to tylko liczba, tak jak niektórzy mówią. Także no każdy z nas się kiedyś zestarzeje i taka jest prawda. No i co, no jestem zadowolony z tych prezentów i z tego mojego plecaka, który sobie sam kupiłem. I co, i to by było chyba tyle w tym odcinku. Z tego pokazania wiem, że było mało tych rzeczy, ale jeżeli coś jeszcze kiedyś kupię, na przykład jakieś buty, jakieś znowu spodnie, jakieś akcesoria, nie wiem, typu nerka nowa czy coś, chest trick jakiś, no to wam to pokażę po prostu, nagram też o tym trzeci haul zakupowy i wam to po prostu pokażę. A tymczasem subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę. Możesz też zostawić komentarz pod tym filmem, jakiś miły, bo miłe komentarze są bardzo fajne dla mojego rozwoju kanału i dla mojego serca. I co, i będę starał się mieć jakieś pomysły w głowie na te filmy, żeby wam po prostu nagrywać. No ale oczywiście nie będą one codziennie wrzucane, ponieważ wiadomo, chodzę teraz do pierwszej technikum, to już nie jest podstawówka, trzeba się przyłożyć do po prostu do nauki, bo no technik rolnik, nie ukrywajmy, no jest trochę ciężkim zawodem, pomimo tego, że mam jeszcze biologię, no i no matmy też trzeba się uczyć fizyki, no to wiecie, sprawdziany i tak dalej. Także co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku i widzimy się już pewnie za niedługo. Cześć!